W sumie to już mogę tego całego anioła używać, bo już ta Die mi dała. Sukukadża. A, Garu nie mogę sprawdzić, dobra. Tak więc... Ty nie masz żadnych słabości, nie masz żadnych odporności, a światło i ciemność na razie nam się nie przyda tutaj. Więc hej, dam ci od razu Die. Gdzie jesteś? Dia. Bo co to kurde za anioł, który nie potrafi leczyć? Hej, chciałem cię tego nauczyć. Dziękuję. No. I w porządku. Zaraz, nie, nie, start. A, okej, okay, jeszcze jest pewna sesja, sekcja, której nie widziałem. Co?! O, dobra, może być. Gin. Głupie demoniczne dzieci! A no, przecież oni nie są słabi przeciwko temu. A, okej, okay, dobra. I... Dobra, wezmę broń. Tak jest. Imitation katana. Kurde, dla moich ludzi by się przydały jakieś dobre bronie. Czemu nie mogę niczego znaleźć interesującego? O, dobra, nie ma tu nic. Spadam. Może jeszcze jednego bossa uda nam się rozwalić w tej sesji. Myślę, że jeszcze jeden będzie, bo o ile dobrze pamiętam, blokada jest gdzieś tak na 15 piętrze. Tak. Dobra, jest jeszcze daleko. Nie chce mi się lać. O, fak, uciekam. Dobra, tam są schody. Ciebie rozwalę, bo ty uciekasz ode mnie. Garu, nie mam nic innego. Słabi jesteście, dobra. Niech Yukari was wykończy. Albo może. Nie będzie nawet musiała. Dobra. Garu, po raz kolejny. Aż się napije wody. 119. To dużo obrażeń. Dobrze, że na nas nikt 119 obrażeń nie zadał. To by był problem. Ha, uciekaj, uciekaj. Ha, uciekaj, uciekaj. I co? I co? I co? Mysz! Ha! 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 No. Tylko 14 ekspale było warto. Myślę, że chyba tych przeciwników, którzy od nas uciekają, to nie ma co już bić, ponieważ no, dostajemy za nich mało expa. W sumie ogólnie teraz za przeciwników mało expa będziemy dostawać. Hell yeah! W sumie jak tam nasze levele się mają, muszę zobaczyć. Status. 112, 181, dobra. Ten, jeszcze tam wczoraj na YouTubie, właściwie nie wczoraj, tak wczoraj, przed tym jak robiłem tego, nakręciłem pierwszą sesję z Persony 3. Tak z ciekawości zobaczyłem, ile ludzi na YouTubie z tego Let's Playa zrobiło, no nie? I... Naprawdę znalazłem tylko jedną osobę, co mnie bardzo mocno zdziwiło, ponieważ w końcu, no, Persony to są dość popularne gry, szczególnie trójka. Jaż mnie tak zdziwiło, że tylko jedna osoba zrobiła z tego Let's Playa. Nie pamiętam, jak się on nazywał, ale on zrobił Let's Playa z Persona 3 FES. I no, i między innymi jeszcze z czwórki i z paru innych chyba. Jestem tego pewien. Ale tak czy siak, spodziewałem się, że będzie tego więcej. Tak więc można powiedzieć, że chyba jestem pierwszym Polakiem, który zabrał się za Persona 3 Portable
Oh my god, cóż to za zaszczyt. Chociaż z drugiej strony może... Rashgar, to się nam przyda. Chociaż z drugiej strony może tam jeszcze są ludzie, którzy... Tobie się przyda, bo masz mało HP. Może są jeszcze ludzie, którzy zrobili z tego let's playa, no nie? Znaczy, no, ale nie ukończyli. Czy coś takiego. Z jakichś powodów. Albo może po prostu one są przykryte przez... YouTube'a, że tak powiem, się nie pokazują na stronie wyszukiwania, nie wiadomo czemu. Okej. W sumie ten koleś też ukończył Persony 3 Fez. Chyba całkiem niedawno. W takim razie ja też powinienem ukończyć tą grę. Mam nadzieję, że bezproblemowo mi to pójdzie. Nie ma nikogo? A to dziwne. A jest jeden. Chodź tu, kurde. Nie uciekaj! Co? Status. No tak, wszystko w porządku. Czujemy się świetnie. Chodź tu! No. Dawaj. Wyjdziemy z Tartarusa dopiero kiedy dojdziemy chyba do bariery, tak myślę. Akurat to będzie, kurde, mam nadzieję, 4 z party z Tartarusa. Hell yeah. Tak jest! Beast. I Shuffle Time jest dla nas. Ta HP i tyle. Ponieważ szparaga już mamy. I tak jeszcze przy okazji powiem, że to nie będzie let's play, w którym będę robił wszystko na 100%. Po prostu, jeżeli będę coś chciał zrobić, jakąś personę stworzyć czy coś, to po prostu to zrobię. Nie będę nikogo pytał o zdanie. Tak więc od razu mówię. Wszystkie te dodatkowe czy tam coś, te social linki na maksa, pierdzielać, nie będę się tym zajmował aż tak bardzo. Po prostu skupię się na przejściu gry i to wszystko. Ponieważ nie jestem kompleksjonistą, nie wiem czy to tak mówi się po polsku. Czyli tym człowiekiem, który skupia się, żeby przejść wszystko na 100%. Nie trafiłem. Cholera. Shit! No kurde, przestańcie chybiać! Dziękuję. 9 expa. Zawsze coś. Dobra. Trzeba uzdrawiać teraz wszystkich, to jest twoja robota. Ale Junpei praktycznie do niczego nam się nie przydał, tylko w paru walkach tam pokazał na co go stać. W sumie dla nich wszystkich by się przydała Dia. To wszystko? Kurde, ile jeszcze mi expa zostało? 50, dobra. Mnie jeszcze z 5 walk i będę miał level. Co do reszty to nieco więcej. Dobra, na następnym piętrze będzie ten potężny przeciwnik. Czy powinienem do niego iść od razu? Żebym znowu padł. Przynajmniej jeden level powinienem sobie tutaj wbić. Mam nadzieję, że mi się uda wbić ten jeden level. Kurde, expa chcę! Kasa też mi się przyda, ale... 12, dobra jest. Jeszcze trochę, jeszcze tylko trochę. Pójdę tędy, bo mi się nie chce tam iść na razie. O, są schody, zajebiście. Nie, nie tędy. Kurde, złazisz mi z drogi. Niech to. Let's go here. Ty! Kurde! Dobra, będzie proste. Taka sama formacja jak wcześniej. Who's the man?
A, myślałem, że będzie Shuffle Time. No trudno. Chyba ten Shuffle Time pokazuje się na 100%, kiedy wykonamy Team Attack. Czy tam All Out Attack. Tak, to się tak nazywa. O! Okej. Jest exp. I? 16. Dobra, jest. Więcej niż za zwykłą walkę. Beast! Kurde, ale fajne nabijanie leveli. Po prostu wchodzimy w walkę, ja wciskam ten trójkąt. I magia się sama dzieje. To zajebiście. Cieszę się, że w tej wersji postacie się nie męczą po walce. To by było naprawdę kłopotliwe. Dzięki temu mogę siedzieć w Tartarusie tyle, ile tylko dusza zapragnie. A moja dusza pragnie siedzieć tutaj bardzo długo. to wszystko? Nie, tam jeszcze, no tak. Dla Junpei'a i Yukari też przyda się level, więc chodźmy. O! Pewnie. Wiem, że to nie jest być może zbyt ciekawe do oglądania, jak ja tak rozwalam przeciwników jeden po jednym. Ale hej, taki jest summon. Nie, to nie jest wkurzające, będziemy mieć więcej expa. Exp? Tak jest, dostaniemy bonus. Dobra, jest. Dobra, nasza. 29. Ideolo, bo akurat dużo przeciwników było. O, będziesz mógł mi Garu dać, zajebiście. Hell yeah. Garu mi się przyda na pewno. Tutaj. Dispoison. Siema. Jeszcze raz. Całe szczęście, że SPL nie marnuje w ten sposób. Dobra, wam też level by się przydał, wiecie. Zobaczymy. Tutaj pewnie jeden expa. 19, o. Dobra. Nie masz takich dużych jajec, tak jak to ze mną było. Siema. Chcesz się bić? Chcesz się bić? Wsadzę ci mój krótki miecz w tyłek. O, dobra. Chcę ten... Już czuję ten soczysty exp w postaci 18 punktów. Dobra, jest. Już dostali level up, a nie, to nie po 19? Ja tam się nie narzekam, nieważne. Idziemy na bossa. Chyba, że... Okej, idziemy. Let's go! Znowu 3. Ja pierdolę. Hym. Najpierw się teleportniemy. Się uzdrowimy. Nie, stop. Pierwsze piętro. Zapiszemy. Heal party. Tak. Przy okazji może pójdę do Velvet Roomu, zobaczę, czy coś z personami mogę obczaić. Siema. Siema, długonosy, pomóż mi, kurde. Nekomata. Di nie dostaniesz, więc nie ma mowy. Hym, kurde. Alp. Masz Dije. Patra, Garu, Sukaja i... Czemu... Chwila, jakie masz słaby przeciwko lodowym atakom i... Dobra. Myślę, że chyba nam się przyda. Anioł i Asparas, tak? To Pixie zostaje, to... Chwila. Niech będzie. Niech stracę. Tak. Moje persony to same laski, kurde. Haha.
A ten, w poprzednich częściach Persony one w ogóle nie levelowały, tak więc trzeba było jeszcze bardziej korzystać z tych całych fuzji. Chociaż nie, tam nie było fuzji, tam po prostu wzywaliśmy persony za karty. Tam trzeba było negocjować z przeciwnikami od czasu do czasu. Oni tam dawali na przykład o kartę takiej arkany i za nie można było wymieniać persony. Zapisałem? Zapiszę teraz. Save. Mam nadzieję, że nie spierdzieliłem tego. Moment. Persona. A, dobra, ty jesteś już założona. Decreases one hit evasion rate. I buffu. Dobra. A, ty masz Garu. Myślałem, że... A gdyby tak jej dać Garu, ale przecież ja... Ona już ma. Agi by się przydało, ale trudno. Pewnie teraz mi się przyda w tej walce. Okej. Okay. Teraz możecie zobaczyć, jak znów będę lamił. O! Przyda mi się Agi tutaj. Blać. Good luck. Przecież Pixie ma Agi! Cholera, no też racja. Okej. To nic nie da pewnie, ale... Persona... Najwyżej zacznę tą walkę jeszcze raz, jeżeli padnę. Nic się nie stanie. Kurwa. Okej. Okay. To zmienia postać rzeczy. Może Garu? Nie! Buffu w takim razie, nie ma innego wyjścia. O, dziękuję, to mi pomogło. O nie. Kurde, wszyscy! Aha, ze mną, co ze mną, kurde? Mam Mepatra? Nie mam, Patra. Kto następny się rusza? Nie, stop. Junpei, tak? Spróbuję walnąć jednego. Cholera. Ty użyj Patra na Gem na Yukari. Ty uzdrów mnie. Mam nadzieję, że ta panika szybko stąd pójdzie. Zio! Czego wy kurde nie macie, wy skurwysyny? O, dobra, Agi może być. O, udało się, dobra. Persona, ty? Zobaczymy, jak lud... Wiem, co mam robić, ale nie mam tego! Buffu. Kurde, nie ma co, czary na nich nie działają. To będzie ciężka walka. Dia. Tak. Au. Kurwa! Dobra, nie poszło źle, nie poszło źle. Trzeba zmienić personę, nie ma co. Jakie masz słabości? Nie masz żadnych, dobra jest. Wiem, ja też! Kto następny się rusza? Junpei, dobra. Spróbuję go piznąć. O, o! Ja pierdzielę, nie skupialiśmy się na tym samym! Rakunda. Powinniśmy się uzdrowić, czy zaatakować? Uzdrowię się. Okej. Ty. Lekarstwo. Na mnie. Ty. Dia. Na sobie.
musimy przetrzymać to wszystko. The enemy has recovered. Aha. Znowu. Nie na mnie! Dobra. W takim razie będę mógł użyć rakundy. Na tobie. Be aware. Takeba still can't use her. Wiem! Ty zaatakuj. Ty uzdrów Junpei'a. Au! Nie na mnie! Dobra. O cholera! Junpei ją wskrzeszę. Wskrzesi. Może jak trafię. O! O! Jeszcze raz. Niech będzie. Potrzebuję tych obrażeń. O, dobra! Ogłuszyłem go. Zajebiście, to nam pomoże. Revival beat, 1! Dobra, jest. Dobra. Atak. Tak! Dobra. Dawaj! A, nieważne, bo on już leżał, więc w porządku. Item. Medical powder. Dobra. Kto następny zaatakuje? Uzdrowić się trzeba. To beat chain mamy. Dobra, to nam się przyda. To odnowi całe HP drużyny. Wiem! O! Dobra, dobra robota, Junpei. Kurde, to już nie jest dobra robota. Dobra, przetrwałem. Okej. Ty, uzdrów mnie. Ja jestem tu najważniejszy. Junpei użyje cleave na tym jednym cwelu. Tak. Chociaż ryzykuję tutaj. Traf. O kurwa. Mnie, mnie zaatakuj! Tak jest. Dobra robota, idioto. Musimy go kurwa je ubić. Beat chain ktoś użyje. Dobra. Okej. Okay. Spokój. Rakunda. Dobra. Iori is frozen. Cover him. Wiem, że jest zamrożony. Ta. Ty użyj beat chain. Here. Nie mogę uwierzyć, że tak dobrego przedmiotu muszę teraz użyć. Ta. Traf. Dobra, jest. Teraz ja jestem zamrożony. O, dobra robota, Yukari, ja pierdzielę. Okej, ty. Oczywiście to nie był krytyk. Okej, jeszcze raz, cleave. Może ty zrób krytyka, dobra? I traf, chociaż traf, dobra. Okej. Ja pierdzielę. Krytyk! Niech to. Dobra. Ty. Mamy jeszcze medical powder? Nie.
Muscle Drink. Ale to może mieć jakiś efekt uboczny, nieważne. Dobra. Uzdrowię mnie. Wolę nie ryzykować. O, dobrze zrobiłem. O nie! Ja pierdolę! Krytyk, kurwa! No, dziękuję! Okej, to nam pomoże. Na sobie. Okej. Kto następny zaatakuje? Moment. Dobra. Dia. Ty Makaru, kurde, mnie spierdziela za każdym razem. Item, medicine. Coś mi się zdaje, że już więcej do Tartarusa nie pójdę, dopóki nie ogarnę mojego inwentarza. Chyba już więcej bossów jednak nie będzie, coś mi się wydaje. Dia. I... ostatnie lekarstwo. Może być. Ta. Dobra, na razie idzie nam dobrze, dopóki Magaru nie użyje, albo czegoś wrednego. Ta, niech będzie Cleave. Przetnij go! Dobra. W sumie tak szczerze mówiąc nie lubię używać tych ataków, które zużywają nam HP do... O! Bierzmy go! No. Nie będę szalał. Jeszcze nie czas. A tutaj tyci HP mu zostanie i mnie jakimś cudem rozwali. Jestem tego pewien. O, dobra. Kryzys zażegnany. Ta walka nie poszła aż tak źle. Dobra, spadam. Nie, zaraz. Najpierw wezmę... skarby. No, walizka. To jest chyba też od MP, czy SP raczej. Chewing Soul. Guma do rzucia, tak jakby. Okej, szli. 1F. Jak ja się cieszę, że w tej wersji się nie męczą ludzie. Tak jest. Heal. Myślę, że pójdziemy do bariery i zakończę tą sesję, bo chyba damy radę. Mam jakąś nową personę? Chyba nie. A nie, dobra, ty. Ty jesteś silniejsza. Kurde, jestem ciekaw, czy kiedykolwiek ktoś ogarnął speedruna z tej gry. Nie tędy, stop. Tak się zastanawiam, no bo w końcu... Ile ona zajmuje godzin do ukończenia? Chyba z 60, coś takiego? To by było ciekawe do obejrzenia. Okej. Idziemy. A, no właśnie, jak się ten... rozdzielimy, to... każdy z nas będzie dostawać więcej doświadczenia, ale będzie walczył sam. A ja tego nie chcę, ponieważ jestem pewien, że jeżeli by się tak stało... jeżeli bym się rozdzielił... ja i moi towarzysze byśmy się rozdzielili, to... źle by to po prostu... źle by było! Tyle to powiem, o!